Ostatnie jak się czujecie jako kandydaci, którzy prawdopodobnie przepadną w tych wyborach? Ja wierzę, że jednak te 80% Polaków, które utrzymuje 20% wybrańców, którzy sami siebie wybrali, przejrzy na oczy i zobaczy, że to jest nic innego, utrzymywanie tego stanu rzeczy, jak zawężanie kręgu wybrańców i krok w przepaść. Wie pani, ile jest takich ładnych ani much na prowincji? Mnóstwo. Tylko nie każda partycypuje w systemie. Zdeterminowani wierzą w ten sukces. Za 2 miesiące przekonamy się, jakiego wyboru dokonają Polacy. Bardzo dziękuję panowie. Dziękuję. Dziękuję.